Witam was serdecznie, to jest Need for Speed World, ja jestem Lucek i dzisiaj chcę wam pokazać, jak spisuje się GT500 w praktyce. Na wyścigach losowych, multiplayer, zobaczymy, jak daje sobie radę, co wy na to. To jest dość dobry wóz, fajnie się prowadzi, bardzo podobny osiągami do Bossa 302, z tym, że Boss ma lepsze przyspieszenie. Natomiast GT500 wcale nie zostaje pod tym względem z tyłu. To jest wersja specjalna samochodu i dostępna, i właściwie jedyna dostępna w grze Need for Speed World, czyli wersja The Run z gry The Run, Need for Speed The Run. No i wiecie co? Ostatnio nawet mnie trochę zaskoczył, bo przyspieszenie jest tutaj co prawda gorsze nieco niż w Bosie, ale prowadzenie jest lepsze i samochód lekko, troszeczkę lepiej trzyma się tej drogi. Jak się to sprawdzi w wyścigach, zobaczymy. Obecnie jest prawie wymaksowany w klasie A. Zobaczcie sobie, piękni panowie i panie. 745 punktów na statystyce ogólnej, nie wiem, czy to widać, jeśli widać, to super, jeśli nie, to wam mówię. I jest na częściach Gromlena, mam tam jakieś skille na nitro i inne takie pierdoły, no ale to nam w tym samochodzie niewiele pomoże, bo tutaj mamy nitro słabe. Okej, chodźmy do wyścigu. No i mamy tutaj Main Street, moimi przeciwnikami są naprawdę dwa, można powiedzieć, koksy. Jeden to jest Porsche GT3 RS 4.0, a drugim koksem jest Nissan Skyline Nismo Z-Tune. Także z nimi chyba będzie naprawdę, naprawdę ciężko. Porsche wygra chyba pod względem nitra, a Nismo powinno wygrać pod względem przyspieszenia. Oczywiście będzie to kwestia kierowcy. Oj, Porsche jest w klasie S, bodajże ma gdzieś nieco ponad 800 punktów, a Nismo ma... Właściwie jest wymaksowane w klasie A, czyli 749 punktów. To jest bardzo, bardzo mocny tunik jak dla Nismo, więc wygrać będzie raczej ciężko. No ale zobaczymy, jak mi pójdzie. Okej. Czyli już raczej będzie kiepsko. Trzeba się wspomagać niestety power-upami. To już jest ostatnie okrążenie i tak, więc mnie chłopaki zostawili tutaj ładnie z tyłu. No ale na szczęście ja się tym nie przejmuję. Ojej, ale mnie zarzuciło niestety. Widzicie, czasami ten samochód zarzuca na jakichś takich hopkach czy czymś podobnym, więc musicie na to uważać, jeśli ktoś ma właśnie... Co tu się dzieje? Jeśli ktoś ma właśnie GT500, jakiś tam lag był. Okej. Kurczę, jadą chłopaki naprawdę ostro, będzie ciężko wygrać. Ja już nie marzę o wygranej. Może w ogóle w miejscu na podium? Nie no, podium w sumie będę, bo jest tylko trzech graczy. Więc nawet jak będę ostatni, to będę na podium. Super. No ale walczmy o drugą pozycję. Coś tam, jeden gościu się zlagował. I... stoi sobie w miejscu. Ojej. Ale lipa. Ojoj. No nic, wygrało Nismo. Jest niesamowity koks. Kurczę. Pewnie myślicie, dlaczego nie jadę skrótem. No ten skrót jest wkurzający trochę dla mnie, bo nie lubię tracić dużo prędkości po wylądowaniu, po tym wielkim, wielkim wyskoku. No i jestem drugi, jednego gościa tam gdzieś zlagowało. Tutaj Nissan Skyline. Oczywiście nawet jakby nie używał tych power-upów, to by i tak wygrał bez problemu. To jest megaśny koks. No ja mam teraz niestety tylko GT500. Niestety. Zaraz pojedziemy następny wyścig, zobaczymy, jak mi pójdzie. No to pojedźmy sobie drag. Moim przeciwnikiem jest Audi A1. O! Rosyjski tuning. Trudno. Następnym razem może się uda pojechać bez jakiegoś oszusta. Ojojoj. Dobra, pokażę wam, jak się zgłasza. Klikacie prawym przyciskiem, zgłoś kierowcę, oszustwa i piszecie sobie speedhack. Albo co tam wpiszecie? Speedhack, jak wpiszecie, to jest w porządku.
i gościu będzie zgłoszony. No i te zgłoszenia tam gdzieś tam sobie idą, czasami działają, czasami nie. Nie, no w większości przypadków działają i warto zgłaszać, jeśli widzicie jakiegoś oszusta, dać mu te zgłoszenie i tyle. No i dobra, tym razem wylosowało mi pościg, znaczy ucieczkę drużynową, kurczę. Zagapiłem się z tym mitrem. Trudno. Nie wiem, jak się spisze właściwie GT5. Kurde, co tu się dzieje? Okej. Ja sobie zawsze ten pościg jadę określoną trasą. Czyli zawsze skręcam sobie tu. Myślę, że tak jest szybciej, chociaż warto też podbawić się z tymi radiowozami, żeby, wiecie, wykonać sobie osiągnięcie tam zniszczone radiowozy. O kurde. Coś z tym gościem tutaj jest nie tak. O rany. No. Okej. Nie będę się wypowiadał na temat tego, co przed chwilą być może widzieliście, być może nie. Ja się skupiam tylko na jeździe w moim GT500 i kurczę, zaraz się z czymś zderzymy bez żadnego molocha. Myślę, że jakoś sobie z tym poradzę. Samochód zdaje się być lekki taki przy zderzeniach. Bum. Co? Nie jest źle w sumie. Fajne jest na pościgi, bo całkiem nieźle przyspiesza, no i te prowadzenie jest w miarę dobre, więc możemy unikać tych zderzeń. To jest moim zdaniem podstawa. Natomiast... A właśnie, właśnie, kurczę. Czy dojadę do końca pościgu, czy ucieczki jako pierwszy? Tego nie wiem. Będzie ciężko raczej. Nie idzie mi zbyt dobrze dzisiaj coś granie w ogóle. Widzieliście, że ten pierwszy wyścig Main Street rozbijałem się tam i nie wiadomo co robiłem. Nie wiem, chyba wychodzę w prawy, jeśli chodzi o Worda. Tutaj uderzyłem czołowo. Jakoś sobie tam poradził, ale w sumie nie najgorzej. Też taki za lekki to nie jest. Wydaje mi się, że jest lekki, ale teraz dochodzę do wniosku, że jest taki trochę nawet średni przy tych zderzeniach. Radzi sobie całkiem nieźle, muszę powiedzieć. Na przykład jak się Lotusem Elisem wbije w samochód policyjny typu SUV, oj, to jest naprawdę poważny problem. Właściwie samochód się zatrzymuje w miejscu i koniec. Kropka, koniec wyścigu, chyba że użyjemy jakiegoś power-upa, na przykład uniku awaryjnego. Jak ja teraz. Właśnie to jest głupie trochę, bo te korwety pościgowe, one są strasznie ciężkie przy zderzeniach. I właściwie jak ona gdzieś tam nas spycha, to nie jest sposób się z tego uwolnić. A jeszcze gorsze jest to, że jeśli zaczynają nas łapać, jeśli ten pasek u dołu zaczyna się napełniać, to czasami nawet jak taka korweta jedzie koło nas, to potrafi nas złapać. To jest dla mnie dziwne. No ale taki jest War. Kiedyś tak nie było. W sensie, kiedyś było jeszcze gorzej w Wardzie. Teraz Ward jest lepszy pod wieloma względami. Jest więcej samochodów, więcej zawartości, jest więcej wyścigów. Jest ciekawiej po prostu niż kiedyś. Kiedyś nie było tych części tuningowych, nie było części wizualnych, były tylko pakiety. Synchronizacja była do niczego. Teraz pod tym względem jest lepiej. Z tym, że są też jakieś tam wady, o których pewnie doskonale zdajecie sobie sprawę. Ojej, kurczę, chyba nie gra zespołowo ten koleś. Okej. No, skręca się tym samochodem naprawdę bardzo porządnie. Jest taki, macie wrażenie, że troszeczkę gdzieś tam driftuje, ale macie wrażenie, że tak jakby połyka te zakręty. Nie mogę używać za dużo słowa połyka, bo ostatnio powstał ciekawy film na mój temat. I wyszło tak, jakby ktoś coś połykał. Ale nie będę wchodził w ten temat. Wchodził. Nieważne. W każdym razie filmik mi się podobał. Ja mam dystans, jeśli chodzi o mnie, do siebie mam dystans, więc
tego typu rzeczy mnie po prostu nie obrażają, śmieszą. Czasami są chamskie i może mogą robić trochę przykrości, ale generalnie ten mi się podobał. Chociaż było też tam trochę takich chamskich akcentów. Okej, pojedźmy sobie coś jeszcze. Okej, teraz mamy trasę Old Quarter. Moim przeciwnikiem jest Porsche GT3 RS. I poszła ładnie ze swoim mocnym nitrem. Ciekawie pomalowana jest na matowy kolor czarny i takie paski czerwone po bokach. Nie wygląda to zbyt estetycznie, co prawda. Ale tak nawet ciekawie. W ogóle matowy kolor mi się jakoś nie podoba w Wordzie. Jest taki bez wyrazu. Do niektórych samochodów pasuje, na przykład lubię matowe maski w autach. Chociaż błyszczące też mi się podobają, ale czasami można zrobić fajny efekt karbonowej maski właśnie przy użyciu farby matowej. Czy podkładu matowego. A może mi się uda nawet tą podszawkę dogonić. Zdaje się, że gościu jedzie bez power-upów. O, właśnie, a propos power-upów. Nie, no na prostej nie ma sensu w ogóle używać nitra, bo jechał gościu dość już szybko, prawda? Więc tam dużo tej prędkości tu nie zyskał, raczej przewagi, bo prędkości trochę zyskał, ale przewagi niewiele. Oj! Ktoś mnie tu spycha. Piękny pan Królewicz Porsche GT3 RS. Trudno. Czasami się wygrywa, czasami się przegrywa. Pojedziemy sobie jeszcze jakiś wyścig. GT500 naprawdę spisuje się świetnie, tylko trzeba je wyczuć, wiecie? Na wyścigach takich krótszych... nie wiem, czy na krótsze bym polecał. Raczej na jakieś dłuższe okrążenia. Gdzieś, gdzie można się wykazać tym samochodem. Jednak na krótsze wyścigi polecam samochód z mocnym nitrem. I tym razem mamy Highway 99 and State. Coś mi się tu pojawiło. A nie, chyba wszystko jest w porządku. Nie mam Ghosta, po prostu był mały bug, który spowodował, że się pojawiłem na jakimś kolesiu. Ghost to jest taki cheat, który pozwala przenikać przez inne samochody. Oj, i uwaga. Okej. Ładnie mi poszło, kurczę, start nawet całkiem niezły. Z przodu jest Nismo, które właśnie jedzie na molochu i robi niezły hałas z trafików. Mogłem też w sumie włączyć, no ale ja jestem zwolennikiem jazdy bez power-upów, bez żadnych wzmocnień. Oczywiście jak ktoś jeździ ze wzmocnieniami, nie jest wcale jakiś gorszy czy lepszy. Po prostu ja preferuję bez. Chciałbym, żeby Word był bez power-upów, wiecie? No ale tak został wymyślony, skonstruowany, więc... trudno, gram w takiego jaki jest. I lubię go też, na swój sposób te power-upy też mogą być fajne. Szczególnie w ucieczkach drużynowych, są pomocne, naprawdę. I właśnie ten wyścig lubię, Highway 99 and State. Bo ma dużo fajnych zakrętów, prostych i ogólnie jakiś taki, nie wiem, pode mnie jakby zrobiony, można powiedzieć. Jakbym ja sam go dla siebie zrobił. O, strasznie lubię ten wyścig. Gdyby mi lepiej poszło w tamtym przesmyku z trafikami, myślę, że byłbym drugi, bo wątpię, żebym wygrał z Nismo ze świetnym przyspieszeniem, ale jest okej. W ogóle bardzo fajnie mi dzisiaj losuje trasy i przeciwników. Oj, trochę mi tutaj tego skrętu zabrakło. Jestem aż zaskoczony. Się gra naprawdę przyjemnie. Okej. I dojechałem jako trzeci. No widzicie, że nie idzie mi najlepiej w tym GT500. Mogłoby mi iść trochę tutaj fajniej, prawda? Myślę, że ten samochód ma troszeczkę statystyki zawyżone. Powinien mieć gdzieś tak teraz, ja wiem, około 700 punktów, żeby można było mu te osiągi troszeczkę podnieść w klasie A. Tak mi się wydaje. Bo w klasie S, jak go podniesiemy do klasy S, no to już jest porażka. Niestety, tam sobie na pewno nie poradzi. GT500 wersja DeLand chyba nie jest dostępna teraz u dealera samochodowego. Była kiedyś dostępna, ale była trochę droga. Chwila. Ford? Nie, to jest Chevy, tak? Chevy. Nie, no. Ford? On jest... aha, on jest Ford Chevy chyba był, tak się nazywał. Ford. Chwileczkę, jak on się tu nazywa u mnie w tym...
Chyba go nie ma u dealera. Ja go wygrałem w Karpaku ostatnio, wiecie? O, Ford Chevy, zobaczcie sobie. Jeszcze tutaj sobie wybierzemy. Ford Chevy, czyli nie ma go po prostu u dealera samochodowego teraz. Jest to dość unikalny samochód. Nie tak unikalny jak chociażby Carbon Motors czy Pagani Zonda F Roadster, którą bym chciał bardzo mieć. Ale i tak jest dosyć unikalny. No i cóż, kurczę, wydaje mi się, że niespecjalnie ten samochód nadaje się do rywalizacji na losowych wyścigach, chociaż nie jest najgorszy, jest całkiem niezły, tylko brakuje mu czegoś, w czym by był najlepszy. Na przykład Boss 302 jest najlepszy pod względem przyspieszenia. Najlepszy, no, są lepsze samochody, ale jest dobry pod względem przyspieszenia, tak? Tutaj to przyspieszenie jest takie średnio lepsze. Prowadzenie też nie jest takie najlepsze. Nie jest złe, ale jest takie nie najlepsze po prostu. Prędkość maksymalna jest w porządku. Nitro jest słabe, nie ma go wcale. Więc ten samochód jest takim średniakiem. Nie ma w nim nic nadzwyczajnego, co mogłoby mu dać jakąkolwiek przewagę na wyścigach. No cóż, bardzo wam dziękuję za wyświetlenie i zapraszam ponownie po więcej filmów z Need for Speed World i nie tylko. Trzymajcie się, na razie, cześć.